Dzierżoniowska policja zatrzymała podejrzanego o kradzież wózków dziecięcych z klatek schodowych na terenie Dzierżoniowa. Informacje o znikających wózkach od kilku tygodni docierały już do naszych policjantów z różnych terenów miasta. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Przełom nastąpił 10 kwietnia, kiedy został zatrzymany podejrzany o dokonanie tych przestępstw 32-letni dzierżoniowianin. Okazało się, że sprawca działał od połowy lutego. Jego łupem padały wózki, które znajdowały się na klatkach schodowych. Były to wózki niezabezpieczone. Sprawca kradzieży wybierał głównie markowe i drogie egzemplarze. Ostatni skradziony wózek posiadał wartość 1500 zł. Wstępne czynności doprowadziły do udowodnienia podejrzanemu 6 kradzieży. Sprawa jest jednak rozwojowa. Funkcjonariusze odzyskali 3 ze skradzionych wózków. Obecnie trwają czynności zmierzające do zabezpieczenia pozostałego skradzionego mienia. Za kradzież sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.